Witajcie, z tej strony Recenzja. Dzisiaj sobie zrobimy recenzję Garnier Men Invisible Protection 72 godziny, czyli antyperspirant dla mężczyzn. Jakie są plusy? Jak producent sam zapewnia, tutaj jest ochrona na 72 godziny. No i, że tak powiem, można powiedzieć, gwarancja na to, że nasze ubrania nie przejmą plam. Jak jest naprawdę, to z kwestii plam to nie wiem, natomiast jeżeli chodzi o trwałość, to u siebie zaobserwowałem, to jest 24 godziny albo do 24 godzin. Jakie są też plusy? Plusy są takie, że ładnie pachnie i o dziwo pod pachami nie ma jakichś uczuleń. Zazwyczaj jak korzystałem z jakichś antyperspiratów, na przykład Adidasa, no to pojawiały się uczulenia i to było po prostu jakby takie niewłaściwe. Natomiast z minusów jeszcze jakie są? Opakowanie w garnierze jest z plastiku. Moim zdaniem powinno być w szkle, ponieważ szkło jest bardziej zdrowsze i myślę, że specyfiku by starczyło na więcej, a w plastiku po prostu się za szybko rozprowadza. Czy poleciłbym garniera? Jeżeli by nie było tego, co używam, to myślę, że jako zastępca to bym może polecił, jaki zastępczy antyperspirant, ale tak to na co dzień raczej bym po prostu poszedł w konkurencję, czyli na przykład w Niveę, która jest o wiele lepsza, która mnie nigdy nie zawiodła i którą zresztą używam od długich lat. Więc myślę, że to tyle na... Więc dzięki, że byliście. Trzymajcie się do następnej recenzji. Cześć.